Siemano, Mafkar z tej strony, a dzisiaj mamy jeden z części pojawiających się samochodów u mnie. Jest to Mercedes C-klasa, typ modelowy W204, sedan nazwany S204, no ale to już większość osób mówi na to auto W204, tak się przyjęło. Tutaj mamy silnik, który dość rzadko się u mnie pojawia, tylko przez złodziejską akcyzę, czyli 2.1 CDI. Za takie auto no niestety musimy zapłacić około 4500 akcyzy, więc trzeba później to uwzględnić w cenie. Ja mam samochody wszystkie bezwypadkowe, więc nie robię żadnych opinii i płacę legalnie akcyzy tyle, ile powinno być. Tutaj jest to auto w odmianie mocy 136 koni. Motor występuje w różnych odmianach, jak w większości aut, na przykład, nie wiem, 2.0 TDI. Jest to też konkurencja przede wszystkim do A4 B8 i BMW E90. Lub też tych późniejszych efek, ale to tak BMW się nie zazębia dokładnie z innymi autami. A co o Mercedesie? Mierzyłem go wcześniej miernikiem lakieru. Jest nietypowo cały w oryginale i ma też wszystkie szyby w oryginale. Jest w dość ciekawym wyposażeniu. Jest to wersja Avantgarde, czyli mamy ten większy grill ze znaczkiem w środku, bez wystającego takiego na masce. Alufelgi 17. Srebrne akcenty z relingami. I czy coś jeszcze z takiego wyposażenia na zewnątrz? Mamy składane lusterka, czujniki parkowania przód, tył i jeszcze czujnik światła w zmierzchu. I nietypowo, dość rzadko, w sumie 1 na 10 ma pełne koło zapasowe. Ten ma pełne koło. Więc jeżeli ktoś lubi mieć bezpieczeństwo na drodze i sam sobie zmienić koło, jakby coś się stało, to tutaj mamy takie koło od razu zamontowane. I tutaj na zderzaku widzicie, że ktoś to montował, też światła dzienne. Kwestia gustu, można sobie zdjąć, można zostawić. Dalej ja już w to nie wnikam. Pokażę wam jeszcze środek, bo jest fajny, półskórzany. Często w tych autach jest zniszczony. Tutaj mamy naprawdę ładny. Potem wam dogram dokładnie, jak będę w tym aucie siedział. Ale spójrzcie przede wszystkim na fotel kierowcy, bo jak będzie zajęty, nie zobaczycie go dokładnie. Boczek i siedzisko jest bardzo ładne. A, no i zapomniałem wspomnieć jeszcze o elektrycznym dużym szyberdachu. Też fajny plus, można sobie go otworzyć, wywietrzyć auto, rozświetlić. I myślę, że o aucie to tyle. No. Ogólnie silnik CDI ma dobrą opinię, jak się o niego dba. Jest też żwawy. I to by było na tą chwilę tyle. Przygotowałem wam od niego karpasa. Macie pokazane, jak mniej więcej ten przebieg się układał na przełomie lat, na jakichś tam sprawdzeniach. A tu macie jego ostatni przegląd, który był wykonywany, ale pewnie obstawiam, że rok temu. Rok temu, widzę tutaj w marcu, macie wbity przebieg 242. Teraz mamy 245. Jak auto przeszło przegląd w Belgii, nie ma wtedy z nim najmniejszego żadnego problemu. Dobrze, no to przejdźmy. No to mamy wnętrze pojazdu. Tutaj macie też fajny bajer, składane lusterka. Ładnie się tutaj zamykają jedno i drugie. Zwłaszcza jak ktoś ma jakieś ciężkie wjazdy w jakąś wąską kamienicę, bramę. To jest przydatna sprawa. Jak wspominałem, czujnik świateł zmierzchu. Światła są automatyczne, same się ściemniają. Samoczynnie też ściemnia się lusterko wsteczne. Jak widzicie, ta kropeczka to oznacza po prostu, że gdy nam ktoś świeci po oczach, lusterko samoczynnie się przyciemnia. Tutaj spójrzcie sobie jeszcze na boczek od
boczek od kierowcy. Jest bardzo ładny, bo też czasami tu lubi się być wniecione od łokcia i być zniszczone. Tak samo jak ten boczek tutaj też jest bardzo ładny, bo te Mercedesy naprawdę często tutaj są zużyte. Tutaj wygląda to bardzo fajnie. Kierownica nie jest zużyta. Zrobię Wam tutaj takie zbliżenie. Wygląda dobrze. Mamy też sterowanie oczywiście radiem i nawigację, bo to auto ma nawigację. Licznik jest ten większy, bo czasami są też takie malutkie, tylko z wyświetleniem przebiegu. Tutaj mamy też informacje, a jak widzicie, nawigacji, audio, telefonie, jakichś tam wiadomościach i ustawieniach. Dalej konsola środkowa. Jest ten mniejszy wyświetlacz, potrafią być czasami wyjeżdżające większe, ale tu mamy ten mniejszy. I on nam pokazuje, co mamy w radiu, jakieś tam systemy, telefony i inne drobnostki mało ważne. Dalej, panel od klimatyzacji automatycznej, jest dwustrefowa, sprawna, działa. Mamy również podgrzewanie prawego, lewego fotela oraz wyłączenie czujników parkowania z przodu i z tyłu. Czujniki, tak w Mercedesie mało osób wie, pokazują nam się z tyłu. Patrzymy się w tylnie lusterko, kropki się zbliżają i wtedy wiemy, jaka jest odległość do danej przeszkody. Tutaj spójrzcie sobie jeszcze na fotele. Z tyłu mamy ISOFIX-a, więc też wygodna sprawa. Oczywiście kilka airbagów, centralny zamek, wspomaganie, to standardy. No i tutaj podłokietnik, też nie jest wygnieciony, ładnie się tu trzyma. Otwiera się go tak. Taki tu mamy schoweczek. No i tutaj chyba schowek na monety. Znaczy, no co ja gadam, jest moneta akurat, ale schowek na kubki. Fotel widzicie pasażera, też skóra jest ładnie utrzymana. No i tutaj mamy gałkę zmiany biegów. Ktoś tutaj zamontował jakiś aftermarket, ale no jakoś to z tą skórą w miarę to gra. Tragedii nie ma, ktoś będzie chciał, to sobie wymieni na oryginał. Jeżeli podoba Wam się to auto, wbijajcie na mavkarotomoto.pl lub też na Instagrama mavkarauta lub też na Facebooka, jeżeli chcecie. Zostawcie komentarz, jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, jeżeli coś Wam się nie podoba, jeżeli Wam się podoba, napiszcie, będę starał się coś tu poprawić, powiedzieć więcej o aucie. Pamiętajcie, u mnie każde auto jest opłacone wraz z fakturą. Możecie do niego dokupić gwarancję na cały rok. Standardowo jest na 3 miesiące. Jeżeli oczywiście też auto nie macie jak dostarczyć, ja w rozsądnych pieniądzach mogę dowieźć na lawecie. No i tutaj warto też wspomnieć oczywiście, że w tym aucie opłacam akcyzę. Jak przy każdym, ale w tym pojeździe nie dajcie też się nabrać, jeżeli szukacie takiej C-klasy i nagle wszyscy mają, strzelam, cenę 33 tysiące, a ktoś ma, nie wiem, 25 i mówicie, zrobicie opłaty, a tu nagle pojawia się Wam dopłata akcyzy 5 tysięcy złotych i oferta wcale jest fajna i nie robi się bardzo niefajna, tylko człowiek czuje się potem oszukany, ale tu macie wszystko w komplecie. Pozdrawiam, to by było na tyle, hej!